Siema, witam Was dzisiaj po raz kolejny na kanale. Dzisiejszy wypad jest wypadem rowerowym. Bardziej taki przegląd, co w trawie piszczy na moich starych, dobrych miejscówkach. Jak już zauważyliście, rozbiłem sobie siatkę, którą ostatnio sobie musiałem przygotować. Musiałem parę tam modernizacji wprowadzić w tą siatkę. No, położyłem ją na ziemi. Wziąłem ze sobą dzisiaj grunt poda, więc będę fotografował z niskiej perspektywy. Wysypałem parę ziaren. Prawdopodobnie żaden ptak nie przyleci, ale może myszy zjedzą. Dobra, nie będę marnował czasu. Pakuję się na ziemię i trzeba poleżeć, poobserwować. Powiem Wam, że na razie ptaków echo. Znaczy się, masa ptaków jest dookoła, ale żaden nie chce podfrunąć, przynajmniej na te 20 metrów. No, zapewne widziały mnie i to jest powodem tego, że ptak nie jest głupi. Dobra, ja się zwijam, idę jeszcze w inne miejsce. Tam troszeczkę się inaczej rozłożę. No, spróbuję, bo nie ukrywam, że dzisiaj lipa. Dobra, ja już jestem zwinięty. Idę jeszcze w tamtą stronę, jakieś 150 metrów, może bliżej. Zobaczę, co tam w trawie piszczy. I jestem z powrotem. Masakra jakaś. Tyle ptaków jest dookoła. A żaden nie ma zamiaru nawet na 15-20 metrów przyfrunąć. Wszystko gdzieś jest w koronach drzew. Pełno kosów chodzi dookoła. Jak słyszycie, zięby i dzięcioł duszy, który jest po mojej prawej stronie. I szuka pożywienia. A tam się zięby ganiają. Zobaczymy. Jak się nic nie będzie działo, to trudno. W każdym bądź razie czekam na zdjęcie dnia. Sobie, że dzisiejszy film jest tak mega chaotyczny. Powiem Wam lepiej. Mam zdjęcie dnia. Udało mi się w bardzo piękny... Nie wiem nawet, jak to nazwać. Bo sposób fotografowania jest normalny, z ziemi. Bardziej mi chodzi o grację tego ptaka. Tak pięknie mi zapozował w takim pięknym kadrze, czyściutkim, że nie do wiary, mówię Wam. Taką dłuższą chwilę przesiedział na gałązce przede mną w odległości, nie wiem, 11 metrów, może 12. I udało mi się go jeszcze nagrać. Oczywiście zobaczycie to dopiero na koniec filmu, żeby nie było. Coraz więcej ptaków lata dookoła. Ciężko jest z tej pozycji fotografować ptaki, które znajdują się
wyżej z tego względu, że muszę wykonywać ruch obiektywu. A nie chcę mnie położyć. Siedzę tutaj już jakąś, nie wiem, z półtorej godziny może. Już mi chętnie by się chciało wstać, ale jak pomyślę, że dla takiego kadru, który dzisiaj zrobiłem, leżałem półtorej godziny, to to jest nic. Mówię wam. Muszka mi tutaj siada na obiektyw. Zaczyna być już chłodno. Aktywność ptactwa troszeczkę spadła, jeśli chodzi o chodzenie po ziemi. Cały czas poluję na zdjęcie, by jakikolwiek ptak wszedł do źródełeczka i sobie kąpiel zrobił. Chciałbym zamrozić ruch tych skrzydeł. Będę próbował. Najważniejsze jest to, że mam zdjęcie do dnia i to jest dla mnie cel. Powiem wam, że jest to mega wyczerpujące, mimo tego, że leżę i tylko prowadzę obserwacje. Ja będę już się powoli zwijał do domu. No, dzisiejsze zdjęcia, no, są tak dosyć dobrze wyszły, z tego względu, że byłem w dwóch czy lub trzech miejscach, już nie pamiętam, w trzech miejscach byłem i tylko jedno okazało się trafne, gdzie sfotografowałem właśnie tego oto rodzika. Zapraszam was również do subskrypcji mojego kanału i obserwowania, co nagrywam i co fotografuję, oraz komentowania i zostawienia jakiejś łapki w górę, w dół, bez względu, czy się podoba, czy nie. No nic, no, oglądajcie i do następnego odcinka. Heja!